mamy 46. zwyczajną sesję Rady Miasta i Gminy Sambiki. Witam serdecznie wszystkich przybytków na Radę Sesji. Witam pana burmistrza Daniela Wieczorka. Witam panie i panów radnych. Witam panią skarbnik, panią Magdalenę Kulikowską. Witam inspektora do spraw obsługi Rady Miasta i Gminy Sambiki, panią Jolantę Ambrozy-Sikiewicz. Witam panią redaktor z Nowego Łowiczanina, panią Aleksandrę Zielińską. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność naszych obrad, uczestniczy w nich 13 spośród 15 rad. Bardzo proszę teraz wszystkich o powstanie. Szanowni Państwo, kilka tygodni temu z przykrością przyszło pożegnać nam powszechnie znaną i lubianą panią Agnieszkę Zielińską, która przez 3 kadencje pełniła funkcję Rady Gminy Sambiki, później Rady Miasta i Gminy Sambiki. Natomiast w zeszłym tygodniu pożegnaliśmy długoletnią pracownicę Urzędu Miasta i Gminy Sambiki, panią Jolantę Szafranec. Joannę Szafranec, przepraszam. Proszę o uczczenie minutą ciszy w pamięci zmarłych osób. Dziękuję bardzo. Proszę usiąść. Na wniosek burmistrza miasta i gminy Sambiki chciałbym zaproponować zmiany do przesłanego panią i panom radnym proponowanego porządku obrad. Zmiany polegałyby na dodaniu po punkcie 4 punktu 4a brzmieniu omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza miasta i gminy Sambiki oraz dodaniu punktu 4b brzmieniu omówienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę numer 178/53/2017 Rady Gminy Sambiki z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. Automatycznie nastąpiłoby przesunięcie kolejnych podpunktów w punkcie 5, z tym, że jeszcze w tym podpunkcie propozycja jest, aby na pierwszym miejscu znalazła się uchwała w brzmieniu ustalenia wynagrodzenia burmistrza miasta i gminy Sambiki. Następne uchwały automatycznie przesuwają się o jeden, także obecny punkt 8 stanie się punktem 9, po którym dodany zostałby punkt 10 brzmienie. Uchwała zmieniająca uchwałę numer 178/53/2017 Rady Gminy Sambiki z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
czy wszystko jasne? Czy mam odczytać nowy, proponowany z uwzględnieniem przedstawionych przed chwilą z dnia porządek obrad? Nie ma potrzeby. Jeszcze drobna korekta, literówka w punkcie trzecim. Oczywiście mowa jest o przyjęciu protokołu z 42, a nie jak będzie napisano, 62 zwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Sanówki. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad z uwzględnieniem przedstawionych przed chwilą przeze mnie zmian? Dziękuję. Stwierdzam, że porządek został zatwierdzony jednogłośnie. Zgodnie z tym porządkiem teraz przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z 42 zwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Sanniki odbytej już 27 października 2021 roku. Protokół został paniom i panom radnym dostarczony w postaci elektronicznej. Była więc możliwość zapoznania się z jego treścią, czy w związku z tym protokołem ktoś chciał wnieść jakieś uwagi do jego treści. Nie widzę. Przegłosujemy. Kto z pań i panów jest za przyjęciem protokołu? Dziękuję. Stwierdzam, że protokół został przyjęty jednogłośnie. Punkt czwarty. Sprawozdanie burmistrza miasta i gminy Sanniki z działalności międzysesyjnej i z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy Sanniki. Sprawozdanie, o którym mowa w tym punkcie, zostało dostarczone. Czy w związku z jego treścią są pytania? Nie widzę. Rozumiem, że sprawozdanie zostało przyjęte. Przechodzę do punktu 4a. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza miasta i gminy Sanniki. Myślę, że poproszę w tym temacie o zabranie głosu panią skarbnik. Szanowni Państwo, w związku ze zmianą rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych, zmianie musi ulec wynagrodzenie pana burmistrza w związku z nowymi kwotami określonymi właśnie w tymże rozporządzeniu. Rozporządzenie to określa kwoty maksymalne wynagrodzenia burmistrza, jak również kwoty minimalne. Proponowane kwoty składników płac w projekcie uchwały są następujące. Wynagrodzenie zasadnicze 9300, dodatek stażowy 20%, co daje 1860, dodatek funkcyjny w kwocie 3150 i dodatek specjalny 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. W tym przypadku jest to kwota 3735 zł. Taka jest propozycja, proszę Państwa, do ministerstwa omawialiśmy na Komisji Rady Miasta i Gminy Sanniki. Projekt uchwały w tej sprawie był szczegółowo dyskutowany na wspólnym posiedzeniu komisji, ale jeśli komuś z panów rady w międzyczasie zwróciły się pytania, to proszę bardzo. Nie widzę. Przechodząc do punktu 4b, omówienie projektu uchwały zmieniające uchwałę numer 178/53/2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie określenia
17 szczegółowych warunków przyznawania ich odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. I pewnie ponownie poproszę pan skarbnik, bo nie ma wśród nas pani kierownik MOPS-u, przepraszam, która przygotowywała tę propozycję, ale proszę o omówienie tej uchwały. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o ten projekt uchwały, to tak jak rozumiem, nazwa następuje zwiększenie stawek za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i dostosowanie tych stawek również do minimalnego wynagrodzenia za godzinę pracy. No tak, w skrócie mówiąc, ponieważ uchwała, która dotychczas obowiązuje, no nie byłaby już aktualna z dniem 1 stycznia 2022 roku. Czy są pytania? Nie widzę. Możemy przystąpić do procedowania uchwał. Jest ich dzisiaj dużo. Niestety pracujemy w warunkach takich nadzwyczajnych, co jest spowodowane pandemią. Nie funkcjonuje nasz system notowania, innego notowania Państwa głosu. Dlatego zmuszony będę aż 10-krotnie odczytywać listę wszystkich radnych. A Państwo przy okazji kolejnych 10 zaplanowanych do przyjęcia dzisiaj uchwał, a Państwa, których nazwisko wyczytam, proszę o wyraźne określenie, czy jesteśmy za, przeciw, czy też wstrzymujemy się w przyjęciu uchwały, na którą będziemy głosować. I tak, uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza miasta imienia Sarniki. Czytam nazwiska. Bębenista Violetta. Za. Adam Cieślak. Za. Damian Wolniak, nieobecny. Agnieszka Byryk. Za. Wojciech Głagoch. Grochowski Roman. Za. Jerzy Jabłoński. Za. Kalińska Magdalena. Za. Kazimierza Karolina, nieobecna. Kowalczyk Grażyna. Jestem za. Wiesław Nowicki. Wstrzymuję się. Marek Olczak. Za. Iwona Pawłowska. Jestem za. Teresa Mielnicka. Za. Augustyn Brudlewski. Za. Głosów za 11, głosów przeciw nie było, 0, wstrzymujących się 2 głosy, uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Sarniki. Czy do treści tej uchwały są pytania? Przypomnę, że uchwała była omawiana i pozytywnie zaopiniowana przez wszystkie komisje, ale jeśli ktoś w sprawie którejkolwiek, nie będę powtarzał tej reguły, z procedowanych uchwał będzie miał jakieś pytania, które miały prawo w międzyczasie pomiędzy obradami komisji a chwilą obecną się zrobić, to proszę sygnalizować chęć zabrania głosu. Nie widzę zgłaszających się. Wobec powyższego głosujemy uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Sarniki. Violetta Bębenista. Za. Adam Cieślak. Za. Damian Dolniak. Nie.
Kabieli? Za. Wojciech Głado? Za. Roman Brochowski? Za. Jerzy Jawłowski? Za. Troszkę dłużej. Kalińska, Magdalena Kalińska, Karolina Kaźmierczak, nieobecna, Grażyna Kowalczyk, Wiesław Nowicki, za. Marek Olczak, za. Iwona Pawłowska, za. Teresa Wilińska, za. Augustyn Wróblewski, za. 13 głosów za przyjęcie uchwały, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uchwała została przyjęta. Jako trzecia jest uchwała zmieniająca uchwałę budżetową miasta gminy Sarnikin na rok 2021. Są głosy? Nie. Głosuję. W takim razie Violetta Bębenista. Za. Adam Cieślak? Za. Agnieszka Bylik? Za. Wojciech Głado? Za. Roman Brochowski? Za. Jerzy Jabłowski? Za. Magdalena Kalińska? Za. Grażyna Kowalczyk? Jestem za. Wiesław Kłonicki? Za. Marek Olczak? Za. Iwona Pawłowska? Za. Teresa Dumińska? Za. Augustyn Wróblewski? Za. 13 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uchwała przyjęta. Uchwała kolejna w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowano jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2022. Czy są pytania? Wszystko było omówione, przypomnę tylko tak dla wiedzy słuchaczy transmisji lub oglądających nagranie z obrad sesji. Związane jest to z podatkiem rolnym i w tej uchwale obniżamy cenę skupu żyta w taki sposób, aby ostatecznie wyliczony na jej podstawie podatek rolny mógł wzrósł o przyjęty przez nas wskaźnik, konkretnie 7%, co jak dyskutowaliśmy, związane jest z inflacją. Wszystko jest, tak? Violetta Bębenista. Za. Adam Cieślak. Wstrzymuje się. Damian Gorniak, nieobecny. Agnieszka Dymik? Za. Wojciech Głado? Za. Roman Brochowski? Za. Jerzy Jabłowski? Za. Magdalena Kalińska? Za. Grażyna Kowalczyk? Jestem za. Wiesław Nowicki? Wstrzymuję się. Marek Olczak? Za. Iwona Pawłowska? Za. Teresa Wilińska? Za. Augustyn Wróblewski? Za. 11 głosów za, przeciw 0, 2 głosy wstrzymujących się. Uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. I to informacyjnie przyjęliśmy we wszystkich uchwałach związanych z wysokością podatków ustalonych przez Radę Miasta i Gminy Sarniki zasadę ich wzrostu o 7%. Są pytania? Nie widzę. Violetta Bębenista? Za. Adam Cieślak? Za. Damian Bolniak, nieobecny. Agnieszka Bylik? Za. Wojciech Głado? Za. Roman Brochowski? Za. Jerzy Jabłowski? Za. Magdalena Kalińska? Za. Karolina Kaźmierczak? Nieobecna. Grażyna Kowalczyk? Jestem za. Wiesław Nowicki? Za.
Kozłowicza? Za. Iwona Pawłowska? Za. Teresa Rymińska? Za. Augustyn Burbeski? Za. 13 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Została uchwała przyjęta. I uchwała kolejna w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok. I tutaj te same zasady, o których już mówiłem wcześniej. Są pytania? A? Wioletta Wembenista? Za. Adam Cieślak? Za. Agnieszka Bielik? Za. Wojciech Władok? Za. Roman Grochowski? Za. Jerzy Jabłoński? Za. Magdalena Kalińska? Za. Grażyna Kowalczyk? Jestem za. Wiesław Nowicki? Za. Marek Olczak? Za. Iwona Pawłowska? Za. Teresa Winińska? Za. Augustyn Wróblewski? Za. 13 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uchwała przyjęta. Uchwała zmieniająca uchwałę numer 177 łamane na 53 łamane na 2017 Rady Gminy Sanniki z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę pobierano z urządzeń wodociągowych oraz za wprowadzone ścieki do oczyszczania ścieków na terenie gminy Sanniki na 2018 rok. A, no to jest zmieniające, dobrze. Są pytania? Nie widzę. Wioletta Wembenista? Za. Adam Cieślak? Za. Agnieszka Bylik? Za. Wojciech Władok? Za. Roman Grochowski? Za. Jerzy Jabłoński? Za. Magdalena Kalińska? Za. Grażyna Kowalczyk? Jestem za. Wiesław Nowicki? Za. Marek Olczak? Za. Iwona Pawłowska? Za. Teresa Winnicka? Za. Augustyn Wróblewski? Za. 13 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uchwała przyjęta. Uchwała 8. W dniu dzisiejszym w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy miasta i gminy Sanniki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. Wioletta Wembenista. Za. Adam Cieślak. Za. Agnieszka Bylik. Za. Wojciech Władok. Za. Roman Grochowski. Za. Jerzy Jabłoński. Za. Magdalena Kalińska. Za. Grażyna Kowalczyk. Jestem za. Wiesław Nowicki. Za. Marek Olczak? Za. Iwona Pawłowska? Za. Teresa Winnicka? Za. Augustyn Wróblewski? Za. 13 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uchwała przyjęta. Kolejna uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miastu i gminie Sanniki lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu lub osoby do tego upoważnionej. Wioletta Wembenista. Za. Adam Cieślak. Za. Agnieszka Bylik. Za. Wojciech Władok. Za. Roman Grochowski. Za. Jerzy Jabłoński. Za. Magdalena Kalińska. Za. Karolina Kazimierczak. Przepraszam, Magdalena Kalińska. Za. Za. Dobrze. Grażyna Kowalczyk. Jestem za. Wiesław Nowicki. Za.
Marek Olczak. Za. Iwona Pawłowska. Za. Teresa Wińska. Za. Augustyn Wybleski. Za. 13 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uchwała przyjęta. I ostatnia. Zmieniająca uchwałę numer 178/53/2017 Rady Gminy Samniki z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. Violetta Bębenista. Za. Adam Cieślak. Za. Agnieszka Bylik. Za. Wojciech Błago. Za. Roman Grochowski. Za. Jerzy Jabłoński. Za. Magdalena Kamińska. Za. Grażyna Kowalczyk. Jestem za. Wiesław Rodzicki. Za. Marek Olczak. Za. Iwona Pawłowska. Za. Teresa Winnicka. Za. Augustyn Wróblewski. Za. 13 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Punkt piąty, przechodzę do punktu szóstego, interpelacje i zapytania. Proszę bardzo. Proszę pan radny Cieślak. Pytanie drogi do pana burmistrza, czy został ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na komisję w naszej gminy? Jak wyglądają miesięczne faktoryzacje i podmiot, czy jest duży rozrzut między poszczególnymi miesiącami? Czy tam już lat 90 w grudniu trzeba się jak w zeszłym roku w grudniu. Jeszcze druga sprawa, ten rok obfitował dość często paradeczki, dają sobie znać, że to jest nominowane. Czy mógłby pan zlecić pracownikom kolegium sprawdzenie, czy są jakieś źródła, z których można by pozyskać środki na regulację gruntu polu? Proszę bardzo, pan radny Nowicki. Właściwie pani skarbnik, jak się mam dobra, to może mi umknęło. Ustalę budżetową na przyszły rok. Skarbnik nie ma nic na temat odbioru eternity. Zawsze, bo w tym roku było nieodbierane odbiór eterny, tam też wyznaczone 50 tysięcy na odbiór. Ja w jakiś sposób nie zauważyłem, być może gdzieś tam mi umknęło bardzo. I następna sprawa, panie burmistrzu, czy wiadomo, że teraz jest okres taki, gdzie się nie powinno naprawiać, ale w strasznym stanie jest do ulica Polna, do naszej oczyszczalni ścieżki. I ten odcinek, który jest do wiadraku i ten odcinek, który prowadzi tam było położone widzę jakiś kluczny, ale w tej chwili jest taka sytuacja, jak już mówiłem w środę, że po prostu ludzie jeżdżą po polach. Że jeżeli to nie jest możliwe, bo temperatury zamiarowo już spadają, to może, żeby to było w okresie letnim, kiedy jest to, albo wiosennym, kiedy będzie odpowiednia temperatura, naprawienie tej drogi, bo tak, i te systemy, które jeżdżą z szambem, się niszczą i po prostu samochody, które wchodzą na wielkogabarytowy skład, też po prostu trzeba slalomem jeździć, żeby tam dojechać. I czy nie można z tych pieniędzy, które po prostu zapasą nam, bo to jest wiadomo droga do wiatraku, czy z tych pieniędzy, które otrzymujemy, nie można w jakiś sposób reasygnować na naprawienie tej mieszkania? Pozwolę sobie teraz ja zadać pytanie. Rzecz dotyczy planowanych w pierwszym półroczu przyszłego roku prac, ale bardzo istotny z punktu widzenia mieszkańców ulicy Włóczyńskiej, wiem, że został wreszcie przetarg, wykonawca
na naprawę tejże ulicy, która ucierpiała na skutek sypnych opadów mających miejsce w tym roku. Wiem też, że czekamy na pewne rozstrzygnięcia komisji, która ze strony wojewody dokonała wizji lokalnych zniszczeń dokonanych przez żywioł na tej ulicy. Więc może nie wszystko jest jasne, niemniej jednak z uwagi na rozstrzygnięty przetarg chciałbym, aby pan burmistrz przybliżył nam tutaj, a za pośrednictwem transmisji mieszkańca ulicy Włóczyńskiej, jaki będzie zakres wspomnianego remontu, na czym tenże remont będzie szczegółowo polegał, bo wiem, że pan wchodzi w rachubę, też nie wiem, czy to będzie dotyczyło naprawy dynamika asfaltowego, czy też instalacji podwodniającej. Proszę o nasz szczegół, jak będzie przebiegał ten projekt. I kto z panów, kolejne pytania? Proszę pana radny Głogo. Mam pytanie do pana burmistrza odnośnie drogi w Osmanie. W tym roku została po raz kolejny zdjęta inwestycja i w projekcie na przyszły rok nie widziałem zaplanowanej tej inwestycji. Która całkowicie zostanie zdjęta, pomimo że został zaniedbany projekt i przygotowana została do startu. I dlaczego tak się dzieje, skoro dobrze wiemy, że z punktu roku wpływała po miliona złotych podatku rocznie rolnego do gminy i żadna z rodzin na wsiach te, które są tak naprawdę w stanie krytycznym, nie są remontowane. Samego wspomina była około 180 tysięcy podatku rolnego. Przez całą kadencję to on poprzednie drogi nie są naprawione w żaden sposób. Proszę bardzo, czy są kolejne? Proszę, pani Radna Pawłowska. Przepraszam, pojechaj. Pierwsze pytanie, to są plany odnośnie zmiany lokalizacji biblioteki w Osmaninie, a drugie, mamy już czwartą falę pandemii, nie wiadomo, czy nie czeka nasz kolejny lockdown, coraz więcej dzieci jest na kwarantannie i rodzice bardzo często skarżą się, że nie mają profesjonalnego programu, aby prowadzić lekcje podczas tak zwanego zdalnego nauczania. Proszę pani radna, pani przewodnicząca Kowacz. Ja chciałam ponownie pytanie, co z drogą do ośrodka w Pancerzewie? Czy coś więcej już wiadomo z tego? Nie widzę. Proszę pan radny Kubiecki. Czy są kolejne pytania? Pani Irena Dylik. Ja tylko chciałam się zapytać odnośnie tego wyjazdu w Włocławku. Właśnie jestem ciekawa, czego dotyczyło to spotkanie z gminy, dotyczyło gminnego programu rewitalizacji dla miasta gminy Szenic. Nie
Nie widzę. Może też jej został po prostu opóźniony ten nasz budynek, bo czy po prostu jakaś informacja, co my zamierzamy zrobić i... Tak, jest prośba z pana radnego Nowickiego, żeby pan burmistrz zaczął w związku z przekazami dzisiaj pozyskanym niejako na powrót na rzecz naszej gminy budynku po DPS-ie, który zmienił swoją siedzibę. Jakie są przymiarki? Dyskutowaliśmy na ten temat na forum połączonego posiedzenia komisji, ale może dla informacji mieszkańców, gdyby pan burmistrz zechciał się tymi ustaleniami wstępnymi, oczywiście podzielić się. Jest taka sugestia pana radnego Nowickiego. Czy jeszcze ktoś z państwa? Nie widzę. Otwieram więc w ramach punktu siódmego dyskusji. Może w ramach dyskusji. Trochę zmęczeni, bo dyskutowaliśmy, ale jest pan głowa. Proszę. Dokonać, że tak powiem, oglądu takiego
dla wygody mieszkańców, klientów tego osiemocy. Instytucja umieściła się w centrum sali, ale jeśli nie spełniasz pan wymogów i stwarza zagrożenie, no to ten projekt by utopił i w związku z tym trzeba byłoby zrewidować inne nasze placówki. Dlatego to warto byłoby, prośba do pana burmistrza, no może starać się, zanim podejmiemy jakiekolwiek ruchy, o możliwość do sprawdzenia, jak wygląda przydatność tego budynku pod planowane przez nas potrzeby. Zamiar lokalizacji po prostu. Czy jak się nie nadaje, to trzeba sobie dać spokój. Jeszcze może najmniejsze pytanie zadać. I czy po prostu, jeżeli sprzedał ten budynek, czy te urządzenia, które tam istnieją, zabiorą? Czy zrobią je gdzie indziej? Bo no jest taka sytuacja, że tych telefonów stacjonarnych jest coraz mniej. A tam są ludzie nie korzystają z komórek, tylko po prostu ze stacjonarnych telefonów. To jest podobno do skrzynek odpowiednich i to idzie. To mi się wydaje, że jeżeli oni się podjęli ze sprzedaży, to powinni też i usunąć te swoje urządzenia. Troszeczkę jestem zdziwiony, bo w dobie miniaturyzacji, elektronizacji tych urządzeń, to, że tam one zajmują dużo miejsca, generują straszny hałas, wydaje mi się dość dziwne, zważywszy na ilość abonentów przyłączonych do telefonii stacjonarnych. Tak. Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, ale wydawało mi się, że to jeden dobry komputer z jakimi zasilaczami awaryjnymi porałby się z tym zadaniem, ale może jest inaczej. W ramach dyskusji, proszę bardzo, kto z Państwa prawa? Nie widzę, wobec tego udzielam teraz głosu panu burmistrzowi celem udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Dziękuję bardzo. Pierwsze pytanie od pana radnego Cieślaka. Czy zostało ogłoszone przydatne śmieci? Tak, zostało ogłoszone rozstrzygnięcie odbędzie się 9 grudnia. Czy są środki na meliorację kół? Meliorację kół nie są zadaniem własnym gminy, w związku z tym my ani nie możemy pozyskać środków na to, ani tym bardziej wydawać ich. Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie. Możemy spróbować się zorientować oczywiście, czy jakiekolwiek dofinansowania są, ale myślę, że takich informacji można też zasięgnąć bezpośrednio od polskich wodach polskich, spółce. Bądź też spółce na szczęście. To znaczy, spółki otrzymują dofinansowanie na przykład ze starostwa, ale to są bardzo małe kwoty i nie wiem, czy to o takie kwoty chodzi. Myślę, że to chodzi o większe kwoty, które by umożliwiły meliorację, głównie zmeliorowania, to są ogromne środki i raczej chyba chodziło o takie środki. Ale to możemy to sprawdzić, ale też bym prosił może właśnie spółkę i zainteresowaną osobę na własną rękę, bo to w związku z tym, że to nie jest zadanie gminy, to my i tak nic z tym nie zadziałamy. Możemy to sprawdzić. Spółka wodna tylko na naprawę starych meliorów. No tak, ale jak spółka zbiera taką małą sumę jeszcze do tego we wszystkich, to oni nie mają po prostu środków na to, żeby robić coś konkretnego. Ja teraz wiem, że dostanie dofinansowanie tam Wody Polskie zajęły się wyłączeniem tej rzeki Lidy. Od grudnia aż do grudnia. To tak, to widać, że działania są tak przydolne. Tak, bo tam wody wszystko tam jest na wyczynione. Kolejne pytanie pan radny Lewicki o priorytetu. My co roku składamy wnioski do priorytetu. Czasami, jeżeli nam się uda, jeżeli zdążymy, wyrobimy się w jednym roku, nawet dwa. Nawet jeśli środki nie są zabezpieczone w budżecie, to są to minimalne środki, w związku z tym, że dofinansowanie jest 100%, czyli tak jak dotychczas, oczywiście wniosek będzie składany zarówno na podwójny technikę, jak i robił w poli produkcyjnej, rolniczej, pod warunkiem, że będzie to możliwe, bo po prostu to nie jest od nas zależne, my tych odpadów nie zbieramy. Panie burmistrzu, to proszę razy dwa, bo w tym roku nie było. No i jeszcze właśnie
chciałem mieszkańcom przypomnieć, że wszyscy ci, którzy chcą być objęci ewentualnie zbiórką edytu, są proszeni o złożenie deklaracji co do ilości odpadów zawierających azbest na terenie swojej posesji. Taką deklarację składa się co roku, ale no niektórym to umyka, niektórzy po prostu być może no, nauczeni poprzednimi latami, kiedy tych wniosków jeszcze nie można było składać i nie były jakby zabierane odpady z posesji, być może część mieszkańców pomyślała, że to składanie deklaracji nie ma sensu, to przypominam, że jak najbardziej tylko osoby, które złożą deklarację od początku roku, mogą zostać objęte ewentualną zbiórką odpadów zawierających azbest. Ulica Polna, kolejne pytanie pana radnego Dolnickiego. Tak, ulica Polna jest w tragicznym stanie. Chciałbym państwu przypomnieć, że ta droga została na niej wykonana ogromna podbudowa, której myśmy, jakby to powiedzieć, nie wykorzystali i nadal jej nie wykorzystujemy. Tłuczeń cały, który leży tam, to jest ponad pół metra długości, ja przypomnę, po prostu jest wykupiwany i wymożony na kołach maszyn wyglądzeń. Za chwilę nie będzie czego przybyć asfaltu. W związku z tym moja gorąca prośba, żebyśmy zastanowili się nad tym, czy wykonana podbudowa w takim zakresie, którego u nas na terenie gminy nigdzie nie ma, czy nie warto byłoby jednak nie przybyć asfaltu. Takich dróg, jak to jest podbudowa gotowa do asfaltowania, jest więcej. W Lubikowie też są dwie takie drogi zrobione, tak jest podbudowa zrobiona, gotowa do, też jest rozjeżdżana i wywożona i też czekamy na dogodny moment. Może to kompleksowo załatwić. Może dołączmy te drogi do tego wniosku, który składamy do wniosku ładu. Chodzi o to jest podbudowa. Chodzi o te drogi, które robili się sami jako mieszkańcy. Tak. Własne towary. Tak, tak, tak. Z pomocą urzędu też, ale to nie jest dzięki. No właśnie, no to też jest problem. To jest pani zrobił sam w swoim zakresie. Tak, to prawda. Które są wykonane za tą listą, tak, że są gotowe. A my tego nie doceniliśmy za zespół. Dotychczas. Są to miejsca, gdzie ludzie sami, bądź ktoś zaraz wykonał podbudowę, a my tego nie szanujemy i nic nie robimy. Poddaję zatem państwa rozwagę w przyszłym roku, jeżeli będą jakiekolwiek rozmowy, jakiekolwiek środki się pojawią wolne, żebyście państwo mieli pod uwagę, że takich miejsc mamy kilka na terenie gminy, a nic dotychczas nie zrobiliśmy. Pan radny Jabłoński, pan przewodniczący, pytanie odnośnie remontu ulicy Włóczyńskiej. Proszę państwa, powiem tak, remont ulicy Włóczyńskiej w ogóle całkowicie inwestycja nieplanowana, nieprzewidywana przez nas w najbliższym czasie. No to z tego względu, że powiem brzydko, że da się po nim jeździć. A mamy wiele takich rejestrów, po których się nie da jeździć. Ale przypadek tegoroczny, bo najpierw po nawałnicy z 14 do 15 lipca i kolejnej później, spowodował, że droga uległa zniszczeniu, nawierzchnia asfaltowa oberwała się. Prawdopodobnie obfite opady deszczu spowodowały wypłukanie samej kanalizacji deszczowej, a później, co za tym idzie, oczywiście i żwir i innej pospółki otaczającej kanalizację deszczową. I w rezultacie cała podbudowa pod asfaltem, pod ulicą Powiedzią, ulicy Łucińskiej została wypłukana i droga się zawała w tych miejscach, jak państwo wiecie. Mieszkańcy myślę, że mają jakieś do nas pretensje o to, że droga nie była naprawiona, natomiast proszę państwa było to spowodowane wnioskami, które składaliśmy na dofinansowanie budowy tej drogi. Tak. Pierwszy wniosek złożyliśmy do programu budowy dróg. Tutaj mam na myśli ulicę Chopina i ulicę i fragment ulicy Łucińskiej, czyli skrzyżowanie ulicy Chopina z ulicą Łucińską i ulicą Poprzeczną, niedawno wybudowaną przez nas. W tym odcinku ulicy Łucińskiej chcemy wykonać fragment kanalizacji deszczowej, którego tam nie ma na odcinku kilkuset metrów. I tam jest ogromny problem od zawsze. Chcemy
trasy wyjazdu oczywiście dla dzieciaczków. Wjeżdżający autobus wtedy, żeby wypuszczał dzieci na odpowiedniej do tego przygotowanej zatoczce i stamtąd dzieci prosto, bezpośrednio będą miały wejście prosto w schody do przedszkola, nie będzie potrzeby poruszenia się gdziekolwiek indziej. Tak jak to ma miejsce teraz, jest to bardzo bezpieczne. Rozmawialiśmy o tym na komisjach przed chwilą. To cud, że jeszcze się nie stała żadna tragedia. Mamy nadzieję, że do momentu zrobienia porządku z tym przez nas do takiej tragedii nie dojdzie. I dla mnie prosimy rodziców o to, żeby i opiekunów, którzy tam pracują oczywiście też, żeby bardzo pilnować dzieci. Natomiast my chcemy tę inwestycję wykonać i mamy nadzieję, że wykonać ją w przyszłym roku już. Jak powiedziałem wcześniej, wraz z tą inwestycją będzie wykonany fragment ulicy Duczyńskiej około 100 metrów w kierunku centrum Sanik. Kolejny odcinek 200-metrowy chcielibyśmy wykonać z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, pana marszałka. Myśmy po ratownicy wystosowali prośbę o wsparcie finansowe i jak na razie jest to jedyne źródło, z którego otrzymaliśmy wsparcie, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Otrzymaliśmy również z rezerwy subwencji oświatowej pieniądze na remont szkoły, więc może źle się wyraziłem. Jest to również znaczna pomoc, dofinansowanie. Ale w związku z tym, że źródeł finansowania remontu szkoły było więcej, czyli pan marszałek, wojewoda, ale również ubezpieczyciel, jeszcze nie wiemy w jakim zakresie, przewidujemy, że może tych środków być wystarczająca ilość tych trzech źródeł. W związku z tym wystąpiłem z prośbą do pana marszałka i do zarządu województwa o przesunięcie środków z ratowania, że tak powiem, uszkodzeń i zniszczeń w szkole na możliwość uratowania ulicy Duczyńskiej, która również w tym czasie uległa zniszczeniu. Zarówno sejmik, jak i zarząd wyraził zgodę, za co serdecznie w imieniu wszystkich mieszkańców tych własnym dziękuję. Te środki przesuwamy na remont ulicy Duczyńskiej. Dzięki tym środkom będzie wykonane kolejne 200 metrów, czyli już jakby od skrzyżowania z Chopina idziemy dalej jeszcze w kierunku centrum Sanik. I również na ten cel złożyliśmy wniosek do tak zwanego funduszu klęskowego u pana wojewody. Faktycznie były osoby w celu dokonania oględzin. I tutaj jakby moja informacja do tych osób, które dziwią się, dlaczego tak długo to trwa. Najpierw po nawałnicy my powołaliśmy komisję własną do spraw opracowania tej klęski. Ten protokół z tymi ustaleniami przez naszą komisję został przesłany do wojewody. Po tym czasie wojewoda powołuje swoją komisję do spraw opracowania tych szkół. I właśnie osoby należące, wchodzące w skład tej komisji odwiedziły nas. Nie pamiętam dokładnie kiedy, ale to było około 1,5 miesiąca temu. No i prawdopodobnie na podstawie tych oględzin dokonały sporządzenia własnego protokołu i z tego protokołu, na szczęście dla nas, wniosek końcowy jest taki, że faktycznie te uszkodzenia są zgodne z tym, co było zawarte w naszym protokole i komisja powołana przez wojewodę sugeruje konieczność wypłacenia środków na ten cel. To jest kwota 1 800 000 zł. Czyli jest szansa, proszę Państwa, że w tym roku, pomimo że inwestycja całkowicie nie zaplanowana i pomimo niegodności, które ciągną się w tej chwili miesiącami na mieszkańców, uda się tę inwestycję zrealizować w całości. Bardzo dziękuję, tego życzę. Jeszcze raz powtórzę, ulica Wójcińska nie była brana pod uwagę, ponieważ mówią brzydko, po niej dało się jeździć, ale skoro spotkała nas taka tragedia, to myślę, że wykorzystaliśmy w maksymalny możliwy sposób wszystkie źródła zewnętrzne, żeby tej sytuacji zapobiec. Czyli jest szansa, chociaż jeszcze nie ma decyzji odnośnie tej ostatniej kwoty, więc proszę się też nie cieszyć, jakby na zaś. Ale my zrobiliśmy wszystko, co było możliwe do zrobienia, żeby te zdrowe wyrobić. Prawdopodobnie w przyszłym roku rozpoczniemy realizację tej inwestycji na fragment. Ten 200-metrowy w ramach środków pan marszałka i przetarg mamy rozstrzygnięty. Jest wyłoniony wykonawca. Będziemy występować.
16. Mamy wyłonionego wykonawcę i przetarg rozstrzygnięty. Czekamy na decyzję o środkach niewygasających. Ale chcielibyśmy też oczywiście zrobić ulicę Chopina i fragment ulicy Buczyńskiej i dalszą część ulicy Buczyńskiej, jeśli dostaniemy dofinansowanie. Moim marzeniem jest, żeby robiła to jedna i ta sama firma. Chodzi oczywiście o to, żeby nie było kleja asfaltu, dojeżdżania do czoła i tak dalej, tak dalej. No to są zawsze wszystko miejsca newralgiczne, które od których zaczyna się korozja nawierzchni asfaltowej i tak dalej. To samo się tyczy dróg, które są wykonywane po wybudowaniu asfaltu, czyli od wierków w asfalcie, czego ja nienawidzę, obserwuję, co się dzieje zawsze. Asfalt w takich miejscach pęka i ulega zniszczeniu znacznie szybciej. My byśmy chcieli, żeby tego nie robić, dlatego uczulam, żeby inspektorzy nadzoru wszyscy brali udział czynny w procesie budowy drogi, żeby obserwowali, jak droga jest budowana codziennie od samego początku do samego końca. To tyle na temat remontu Włóczyńskiej. Trochę mi się zeszło, ale nie jesteś o czym mówić, bo to jest dosyć skomplikowana cała sytuacja. Pan radny bardzo pytał o moje postanowienie, czy będzie wykonana, czy nie. Trudno mi jest odpowiedzieć, moja odpowiedź na ten temat jest zawsze taka sama, czyli w pierwszej kolejności będziemy wykonywać te inwestycje, na które będziemy pozyskiwać dofinansowanie zero. Tak robimy od 16 lat i to potwierdza się, że jest to słuszna droga działania i proponowałbym, żebyśmy tego nie zmieniali. Wydać pieniądze swoje własne można zawsze, w każdej chwili, i na to nie potrzebujemy niczej zgody. Natomiast budować inwestycje, na które nas nie stać, to jest dopiero szkoda. I bardzo bym prosił, żebyście Państwo brali uwagę przy podejmowaniu swojej decyzji, że w pierwszej kolejności wykonujemy inwestycje, na które dostajemy pieniądze z zewnątrz. Jeśli chodzi o to, co Pan Radny przytoczył, czyli o kwoty podatków, które spływają do budżetu gminy, to kwoty podatków są różne od różnych podmiotów i z różnych miejsc. Natomiast nie da się tego w ten sposób podzielić, że jeżeli kwota wpływa z danej miejscowości, to na daną miejscowość musi być wyrachowana. A żeby poprzeć swoje słowa, wystarczy, że powiem, szkoła podstawowa pracy nie jest tylko w Osłoninie, a składa się na całą. Jeśli chodzi o pytanie pani radnej Dynik, czy są plany zmiany lokalizacji biblioteki w Osłoninie? Tak, są takie plany, natomiast ja odbyłem rozmowę z pracownikiem firmy. Pracownik prosił o to, żeby umożliwić pozostanie w tej lokalizacji, w której teraz się znajduje. Pani została przeniesiona do takiego małego pomieszczenia na lewo, bo będę wejść na szkołę do pomienienia, tam byłem w piątek chyba, albo w czwartek, nie pamiętam. Pomieszczenie jest bardzo małe, ale pani pracująca tam powiedziała, że dla niej to jest wystarczająca ilość miejsca, że radzi sobie jej warunki nie odpowiadają, prosiła, żeby im nie przenosić do Wybrzeży. Ja jeszcze muszę w tej sprawie robić rozmowę z panią dyrektor i z panią, która tam pracuje. Wspólnie musimy się spotkać, porozmawiać. Wypracujemy może jakieś rozwiązanie, które zadowoli obie strony. Jeśli chodzi o brak profesjonalnego programu doszkolnego zdalnego nauczania, to nie jestem zaskoczony. Tym bardziej, że zdalne nauczanie trwało przecież przez znaczną część 20 roku. Jeśli chodzi o
nie porównamy ilości uczniów w fakturach na przykład na scenie, tak? Dobrze, ja się w tym zajmę. Pan Jacek Kowalczyk pyta, co z drogą Włocławek-Żerny. Zapoznałem się z porozumieniem i okazuje się, że to ja się pytam, co z drogą Włocławek-Żerny. Bo teraz już jest, że tak powiem, dziwaczka po stronie ośrodka niestety. My to, co było do wykonania, wykonaliśmy, natomiast zgodnie z zapisami w porozumieniu, to ośrodek będzie finansował wykonanie dokumentacji technicznej na budowę tej drogi. Jeżeli jeszcze coś jest po naszej stronie, miałem spotkanie z projektantem, prosiłem, żeby to natychmiast zostało nam zgłoszone, bo chcemy to zrobić oczywiście. No i umożliwić wykonanie dokumentacji później już w ośrodku. Także jeżeli jeszcze coś jest po naszej stronie, to będziemy to wiedzieli w tym tygodniu. Jest niezrobione, będzie robione od razu. Jeżeli będzie wiadomo, to będzie kontakt. Tak. Prosiłem projektanta, żeby już skontaktował się z ośrodkiem w celu przygotowania dokumentacji. Bo skoro dokumentacja ma być wykonywana na przez ośrodek, to może być już wykonywana. To jest nie stoi na przeszkodzie. Ale ja
związku z tym, że tych pytań jest więcej, nie wiem, do Państwa, postaram się ustalić, że tak powiem, ścieżkę. Ja uważam, że oni po prostu w tej chwili, bo to nie była klęska, która dotyczyła, powiedzmy, całego województwa, czy połowy kraju i tak dalej, tylko dotyczyła konkretnego jednego punktu, tak powiem, na mapie, to być może oni po prostu ociągają się z podjęciem decyzji, ale nie wiedzą, mówią, powiedz, nie podjął, nie wiem. Spróbuję ustalić, co dalej powinno się z tym zadziać i my mamy chyba kontakt do wszystkich osób, które składały wnioski, protokoły mamy przecież zrobione, postaramy się jakoś do tych dotrzeć. Jeżeli nie bezpośrednio, to zamieścimy informacje na naszej stronie internetowej albo na Facebooku. Poproszę, powiedzmy, w przeciągu tygodnia wyśledzić tam, co się dzieje w tym temacie. Ja myślę, że skoro wojewoda nie ogłosił dla naszej gminy stanu klęski żywiołowej, to po prostu jest to w tym momencie. No niestety, no, ale nie jest źle nas kontaktowano. No to jeżeli byłoby tak, to no, wypłata środków, jeżeli się pojawi klęska żywiołowa typu wiadomicie róż czy susza, to niezależnie od ogłoszenia klęski żywiołowej przez wojewodę są środki jakieś tam proponowane dla gospodarstw rolnych, czyli albo preferencyjny kredyt, albo jakaś drobna kwota, ale zawsze to było w ten sposób załatwiane. W tej chwili to wszystko stoi i każdy się na każdego oglądu. Więc sprawdzimy to i udzielimy informacji, żeby wszyscy wiedzieli, co o co chodzi. Pani radna Dylik pyta o wyjazd do Włocławka, do firmy, która przygotowuje nam gminny program rewitalizacji. W tym gminnym programie rewitalizacji chcemy, żeby było umieszczone więcej elementów, to znaczy nie tylko takie podstawowe dotyczące całej gminy, ale chcemy zwrócić na kilka konkretnych rzeczy, to znaczy jeśli uda się uznać teren za zdegradowany, na przykład centrum, który znajduje się koło szkoły albo centrum samych podróżowych tego naszego budynku, lub też teren, gdzie na którym stoi pałac, to na takie miejsca, na takie obiekty będzie można dostać dodatkowe pieniądze. Spotkaliśmy się w tym celu, żeby omówić szczegóły, ponieważ to nie ukrywam, że pracownicy zgłaszają, czy też zgłaszali wtedy, no ale zgłaszają też nadal, że mają za dużo obowiązków i nie są w stanie wszystkiego dopilnować tak jak należy, więc zgłosiłem się do ochotnika i to ja będę się tym zajmował. Czyli program rewitalizacji będzie, że tak powiem, realizowany z moim udziałem. Oczywiście już powiedziałeś. No, jednym z wielu. I to wszystko, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy w związku z udzielonymi przez pana burmistrza odpowiedziami są jakieś pytania? Byle nie o ulicę Łuczyńską. Wszyscy są zainteresowani, tak? Przechodzę do punktu 9. Sprawy różne, wolne wnioski, informacje i pozwolę sobie tutaj sam udzielić sobie głosu na początek. Chciałem tylko zasygnalizować, ponieważ omawialiśmy na komisjach stanowisko Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 28 października 2021 roku w trybie paragrafu 24 ust. 2 punkt 2 statutu miasta Węgrowa w sprawie zmiany przepisów w zakresie projektowania i budowy kanałów technologicznych przy drogach gminnych. Nie będę odczytywał, bo jest to dość obszerne pismo, ale jak to widziałem, zostało panu i panu radnym przekazane. Kolejna sprawa wymagająca zasygnalizowania to apel Rady Miejskiej w Chorzanach. Apel, który dotyczy no, finansowania cmentarzy. Również treść tego pisma, samo pismo zostało, jego kopia przekazana paniom i panom radnym, które będą odczytywać. I kolejna rzecz, w nawiązaniu do informacji, jaką przedstawiłem na poprzedniej sesji 27 października bieżącego roku, dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych, wówczas no, powiedziałem to, co było na ten czas wiadome, jakie były z mojej strony działania, gdyż w tamtej chwili
Nie było jeszcze pism od Urzędu Skarbowego i od Wojewody Mazowieckiego. Te pisma płynęły i konkretnie od pana Wojewody Mazowieckiego. Pismo płynęło 2 listopada. Pozwolę sobie odczytać jego treść. Rada Miasta Sanniki na podstawie artykułu 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 1672, przedstawiam wyniki analizy poświadczeń majątkowych złożonych za 2020 rok. Burmistrz pan Gabriel Wieczorek złożył oświadczenie w komplecie, wyniki analizy oświadczenia bez uwag. Drugi przewodniczący rady pan Jerzy Jabłoński złożył oświadczenie w komplecie, wyniki analizy oświadczenia bez uwag. Tak pisała z upoważnienia wojewody mazowieckiego pani Magdalena Kamińska, dyrektor biura kontroli. I kolejne pismo w sprawie analogicznej, ale dotyczące karty panu prawnych z Urzędu Skarbowego w Gostyninie, kierowane do Rady Miasta Gminy Sanniki, dlatego też publicznie to czytam. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gostyninie, działając na podstawie artykułu 24h, ust. 7 i ust. 12 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 1372. Poniżej przedkłada przedmiotową informację odnośnie otrzymanych oświadczeń o stanie majątkowym za 2020 rok. Zgodnie z artykułem 24h ust. 12 punkt 1 wyżej wymienionej ustawy o samorządzie gminnym informuje, że przeprowadzono analizę oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia na podstawie przepisów prawa wymienionych w artykule 24h ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o samorządzie gminnym, to jest rady, zastępcy burta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną, osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta w łącznej ilości 23 sztuk. Na mocy artykułu 24h ust. 3 punkt 1 wyżej wymienionej ustawy o samorządzie gminnym 14 radnych było zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych przewodniczącemu Rady Miasta i Gminy Sanniki. Złożono 14 sztuk, data wpływu do tutejszego urzędu 2 lipca 2021 roku. Na mocy artykułu 24h ust. 3 punkt 2 wyżej wymienionej ustawy o samorządzie gminnym dwie osoby były zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych w wojewodzie mazowieckim. Złożono 2 sztuki, data wpływu do tutejszego urzędu 20 lipca 2021 roku. Oświadczenie o stanie majątkowym za 2020 rok przewodniczącego Rady Miasta Gminy Sanniki zostało przedłożone wojewodzie mazowieckiemu w dniu 19 kwietnia 2021 roku. Oświadczenie o stanie majątkowym za 2020 rok burmistrza miasta gminy Sanniki zostało przedłożone wojewodzie mazowieckiemu w dniu 21 kwietnia 2021 roku. Na mocy artykułu 24h ust. 3 punkt 3 wyżej wymienionej ustawy o samorządzie gminnym 7 pracowników samorządowych oraz dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych było zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych burmistrzowi miasta gminy Sanniki. Złożono 7 sztuk, data wpływu do pierwszego urzędu 8 września 2021 roku. Na oświadczeniach majątkowych przekazanych przez przewodniczącego Rady Miasta gminy Sanniki zamieszczone nowe rozporządzenie. Datę ich złożenia, przyjęcia przez burmistrza miasta gminy Sanniki zamieszczone jedynie piśmie przewodnik skierowanym do tutejszego organu podatkowego. Zgodnie z informacją zawartą w wyżej wymienionym piśmie ustawowy termin do złożenia zachowano. Zgodnie z artykułem 24h ust. 12 punkt 2 wyżej wymienionej
wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym, tak zwany PIT, z treścią poprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi do nich kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu lub w roku podatkowym i a także informacjami dotyczącymi stanu majątkowego wyżej wymienionych osób będącymi w posiadaniu tutejszego urzędu. W odniesieniu do 22 zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych nieprawidłowości nie stwierdzono. W odniesieniu do jednego zobowiązania, to jest Władą Wojciech, Radnej Miasta i Gminy Sanniki, stwierdzono nieprawidłowości w części A, .3 dotyczący wartości gospodarstwa rolnego. Radny został wezwany do złożenia pisemnych wyjaśnień oraz pouczony co do obowiązku dokładnego wypełniania oświadczeń w następnych latach. Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gostyninie uprzejmie przypomina o ujawnianiu dokładnego stanu majątkowego na dzień 31 grudnia roku podatkowego, za który składane jest oświadczenie majątkowe lub w niektórych przypadkach, na przykład powołanie koniec kadencji, na dzień składania oświadczenia majątkowego. Jednocześnie informuję, że na dzień sporządzenia informacji tutaj jeszcze urząd nie podjął działań w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w analizowanych oświadczeniach majątkowych zgodnie z artykułem 24h ust. 12 punkt 3 wyżej wymienionej ustawy o samorządzie gminnym podpisał Naczelnik Urzędu Skarbowego w Polskiej Gminie pan Andrzej Karwas. I tak, proszę Państwa, informuję, że złożone przez pana radnego Wojciecha Głodoka wyjaśnienia wpłynęły do tutejszego także do mnie i zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Sanniki. Myślę, że to zamykam temat, natomiast prośba na przyszłość, aby dołożyć starań, jeśli nie mieli żadnych uchybień w kwestii składanych oświadczeń majątkowych. Proszę bardzo, pan burmistrz. Ja w kwestii też oświadczenia, bo chcę oczywiście nadać później po sprawach różnych, ale teraz chciałem dopowiedzieć, bo nie wiem, czy dotyczyły te opinienia. Ja miałem taką sytuację, nie pamiętam, kilka lat temu. W jednym roku dokonałem zakupu samochodu, ale w związku z tym, że okazało się nie za ciekawy ten pojazd, więc muszę chciałem znaleźć, sprzedałem go w tym samym roku. Nie wykazałem na oświadczeniu majątkowym. Nikomu nie życzę tego, co ja sobie przeżyłem. Nie chodzi, nie wykazałem to w oświadczeniu, że go miałem. Nie szkodzi, że go na koniec roku nie miałem. Miałem to w trakcie. Słuchajcie, po prostu... Stan jest na 31 grudnia. Nie szkodzi. Miałem takie problemy, że nikomu tak nie życzę. Tam jest jakaś wewnętrzna, nie wiem, policja skarbowa, czy coś tam. Jako dla tych posłów nie ma policji skarbowej. Ale dla nas jest, spokojnie. Dlatego uczulam, że jeżeli ktoś taką sytuację ma jak ja, to to trzeba wykazać. Niestety. Czy sprawa różnych... Tak, proszę. Proszę Państwa, ja tylko chciałbym, podsumowując, może jeszcze nie jest za wcześnie na podsumowanie, ale dzisiaj o tym była mowa i na temat tego wszystkiego były podejmowane decyzje, to tylko przypomnę, co nam się udało, że tak powiem, pozyskać, na co środki i co zamierzamy w najbliższych dniach, czy też tygodniach realizować. Na boisko w Lwówku pozyskaliśmy środki w kwocie 200 tysięcy złotych, to, tak jak powiedziałem wcześniej, został przesłany wniosek na tak zwane środki niewygasające. Jeżeli będzie zgoda, to w przyszłym roku jestem przekonany, że uda się inwestycje wykonać. To samo dotyczy inwestycji, która również jest w tej chwili oczekuje na decyzję odnośnie środków niewygasających, czyli pieniądze od marszałka w kwocie 40 tysięcy złotych na remont fragmentu ulicy Wilczyńskiej. Na ulicy Chopina i wjazd z przedszkola pozyskaliśmy 1 750 000. Trudno nam powiedzieć, czy ta kwota będzie wystarczająca, bo ceny zwariowały w ostatnim czasie, ale taką kwotę udało nam się pozyskać. 300 tysięcy otrzymaliśmy na wodociągi i w ramach tych środków chcemy wykonać spinkę naszego wodociągu, który znajduje
zajmie się w Sielcach, z tym, który zajmie się w Wólce, po to, żeby uniezależnić się całkowicie już od źródeł zewnętrznych wody spoza gminy. To jest ostatnia miejscowość, która jest zasilana wodę z gminy sąsiedniej. Chcemy to po prostu zachować. Nie tylko ze względu na własne oczekiwania, oczekiwania mieszkańców, ponieważ jakość wody jest niezaciekawa i ciśnienie, ale również dlatego, że sąsiednia gmina, która do tej pory nas zaopatrywała wodę, po prostu chce tę współpracę definitywnie zakończyć. Za pozostałą kwotę, tutaj w czasie dyskusji padły różne propozycje, ale myślę, że jednak pozostanie przy tym, żeby zwodociągować tych kilka budynków, które nadal oczekują na zwodociągowanie i będziemy starali się zrobić to w tym miejscu, gdzie za jak najmniejszą kwotę zadowolimy jak największą ilość gospodarstw. Czyli będziemy starali się za tę pozostałą kwotę zrobić jak największą ilość gospodarstw, czyli te, które są w jakiejś tam niewielkiej odległości od siebie, czy przechodząca nitka będzie mogła załatwić po prostu brzydko kilka budynków na raz i tak dalej. To wiecie Państwo, o co chodzi. Nie jest na przykład jeden budynek w jedną stronę, a drugi w drugą, tylko postaramy się skupić w jednym miejscu, tam gdzie jest jakoś tak na lewisko, żeby było jak najtaniej, żeby zrobić jak najwięcej tych budynków. Kolejna kwota, którą otrzymaliśmy, to 2 600 000 na kanalizację. Oczywiście będziemy przygotowywać się do wykonania kanalizowania nieskanalizowanych jeszcze gospodarstw. Myślimy o ulicy Warszawskiej w Sanikach, nie tylko tej części, która pozostała nieskanalizowana wcześniej, ale również o tej części, która znajduje się najbliżej oczyszczania ścieków, czyli w kierunku brzegu. Kolejna rzecz, o której dzisiaj też tutaj była mowa, czyli dokończenie ulicy Wólczyńskiej do Warszawskiej, od tych odcinków, które mam nadzieję zostaną wykonane w ramach innych źródeł finansowania. Tutaj jest mowa o 500 metrach. Na tę inwestycję prawdopodobnie otrzymamy finansowanie. Takie są zalecenia komisji, która sporządziła w roku. 1 800 000 złotych i myślę, że dzięki temu, pomimo, że ta inwestycja nie była planowana, jeszcze raz to powiem, to możliwe, że z ogromnym udziałem środków z zewnątrz uda się ten drogę wyremontować. Kolejna dobra rzecz, o której chciałbym wspomnieć. Czysty błąd. Pozyskaliśmy budynek Domu Pomocy Społecznej na ulicy Wólczyńskiej, który jakiś czas temu zakończył swoją działalność. Po 22 latach ponownie staliśmy się, znaczy ponownie jesteśmy w jego posiadaniu, bo właścicielami byliśmy przez cały czas, zarówno działki, jak i budynku. I w tej chwili, oczywiście już była mowa na komisjach, czego mieszkańcy nie słyszeli, prośba miała była skierowana do Państwa Radnych, żebyśmy jak najszybciej podjęli decyzję, co dalej z tym budynkiem, czy planujemy go wykorzystać na własne potrzeby, czy też spróbujemy go sprzedać, ponieważ budynek jest w tej chwili w trakcie użytkowania, więc jest w dobrym stanie. Nie mówię, że w najlepszym, bo tam wiele rzeczy trzeba w nim na pewno zrobić, ale budynek jest w bardzo dobrym stanie. Można śmiało od razu z niego korzystać, prowadzić działalność, chociażby typu Domu Pomocy Społecznej, czy każdej innej. I mam nadzieję, że ten budynek uda się sprzedać. I trzeba to zrobić, jeżeli się zdecydujemy na sprzedaż, natychmiast. Jeżeli przetrzymamy ten budynek, tak jak były przetrzymywane inne budynki wchodzące w skład naszego majątku na terenie gminy, to doprowadzimy do takiej ruiny, do jakiej doprowadziliśmy inne budynki. Znaczy ja odbiorę tak, że tak powiem, na siebie to, ale te budynki są puste, niesprzedane od wielu, wielu lat. To jakby nie za moich czasów jeszcze się działo, ale nie chodzi tutaj o to, żeby się usprawiedliwiać czy zwalać winę na kogoś innego. Chodzi o to, że budynek DPS-u, jeśli chcemy go dobrze sprzedać, jeśli się na to zdecydujemy, to musimy to zrobić już. I w związku z tym, z tego co mi wiadomo, na piątek jest sprawowana wspólna komisja, tak? Na piątek jest sprawowana wspólna komisja, ale bardzo... Na piątek? Piątek. I bardzo proszę, żebyście Państwo do tego czasu przemyśleli, jeśli go nie będziemy sprzedawać, jak go wykorzystać. Jeśli go mamy sprzedać, to też proszę o taką informację na piątek. Po drodze się podzielę głosem, jednym słowem, w piątek
bo to ma być niezlokalne tego budynku, żebyśmy tak widzieli, w jakim to jest stanie, jakie są pomieszczenia, ewentualnie jaka mogłaby być inna, byśmy rozważali różne warianty. I czy w związku z tym, bo ja mam to już zapisane oczywiście, kalendarzu, wizytacji tego budynku, czy w związku z tym wolelibyście Państwo odbyć wizytę na tym budynku przed komisjami, czy po? A nie dzisiaj, a żeby nam to bez dyskutować? Proponowałem, żeby dzisiaj, ale... Ale mi się zajmuje, bo to jest pomysł, który mam tak, dobrze, proszę Państwa, są różne propozycje. Chcecie odwiedzić ten budynek w dniu dzisiejszym, ale czy w piątek? Proszę Państwa, może tak, dostawmy. Jest możliwość dokonania tego oglądu budynku dzisiaj w piątek. Ja myślę, że gdzieś tak uściślimy. Kto jest za tym, żebyśmy tam udali się dzisiaj bezpośrednio po zakończeniu tej sesji? Muszę policzyć. Trzymajcie ręce na górze, to jeszcze 5 osób. 6, 7, 8 osób za. No, to nie wiem, czy to będziemy dzielić na grupy. Czy za to zdecyduje mnie? Czyli dzisiaj, tak? Bo większość jest za to, żeby dzisiaj. To nie zajmie to dużo czasu. Więc może rzeczywiście w piątek z uwagi na fals na lekkie, prawda, to nie najszczęśliwszy termin. Więc nie jesteśmy, że dzisiaj udajemy się do tego. Tak, ja jeszcze w sprawach różnych jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć. Chciałbym Państwu razem serdecznie podziękować za pozytywne głosowanie dotyczące moich wyborów. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy być może zrobili to zgodnie ze swoimi przekonaniami. Chciałbym tylko przypomnieć, że pewne sprawy dzieją się poza nami. I chciałbym również przypomnieć, że te podwyżki są podyktowane zmienionymi przez parlament przepisami. Nikt z nas, samorządowców, i myślę, że wszyscy samorządowcy to powiedzą, przy okazji uchwalenia tej uchwały, nikt z nas o to nie prosił. Tak samo jak nikt z nas nie oczekiwał i nie prosił o obniżki w 2018 roku. Wystarczyło nie ruszać poborów, które mieliśmy w 2018 roku i nie robić teraz tego, co zostało zrobione. Bo ja mam wrażenie, że to nie do końca jest układ jakby w stronę samorządowców, bo ja czuję się nielubiany przez Państwa na ekipę rządzącą, jak zresztą wielu moich koleżanek, burmistrzów i burmistrzów. Nie wiem, o co chodzi tak do końca, ale myślę, że można było tego nie robić. I też by się nic nie stało. To, że w tej chwili zarabia miara ten burmistrz mniej niż dyrektorzy niektórzy jednostek podległych, to, że zarabia mniej niż niektórzy nauczyciele w szkole, nie powiem, że mi to przeszkadza. Na pewno jest to przykre, aczkolwiek przeżyję to. I kolejne rzeczy pewnie, które zostały nam zaserwowane w kolejnych latach, też przeżyję. Natomiast uważam, że można było tego teraz nie robić. Z tego, co mi wiadomo, ja tego nie sprawdzałem, bo nie wczytuję się w to aż tak bardzo. Z tego, co mi wiadomo, parlamentarzyści swoje podwyżki otrzymali już we wrześniu. Jeżeli się mylę, proszę mnie poprawić. Czy ktoś o tym coś słyszał? Czy ktoś mówił o tym, ile podwyżek dostali parlamentarzyści? Czy gdzieś ktoś o tym ktokolwiek wspominał? Ja nie zauważyłem. Natomiast przed przygotowywaniem uchwały dotyczącej moich poborów, oczywiście odbyłem rozmowę z panem skarbnikiem, z panem sekretarzem, dziwnym zrodzeniem losu co kawałek pojawiają się jakieś informacje o podwyżkach dla samorządowców w kolejnych masterach, czy to w internecie, czy w telewizji. I rozpoczyna się dyskusja na temat, ile to samorządowcy będą teraz zarabiać. Przypominam, po pierwsze wyprosiliśmy o to, po drugie, kilka miesięcy temu parlamentarzyści uchwalili również pobory dla siebie i wprowadzili je, ale nikt o tym nic nie mówi. Czemu tak się dzieje? Zostawiam to pod rozwagę na Państwa. Dziękuję.
Czy w sprawach różnych, proszę Państwa? Nie różniczy, ja się na tak. Co tam się stało z tym zagajnikiem przy Parkowej? Jest tam tyle, że nie było złamanych, a teraz to wycięli, zmienili wszystko. Co by było bardzo złamane, ile jest rozwiązane? Sprzedaż? Nie wiem. Żeby to taka była potrzeba wycięcia. Tuż po lawownicy, to znaczy nie chcę mówić, że to było 15 Olimpia, po tym jak już mieliśmy obraz tej klęski, udałem się do pana leśniczego z zapytaniem po raz trzeci albo czwarty, czy jest możliwość przekazania tej działki na rzecz miasta i gminy Sanniki, ponieważ w tej chwili już ta działka nie stanowi takiej wartości dla leśnictwa, jak stanowiła przed żywiołem. I wtedy zostałem poinformowany, że trzeba by było wycięte wszystkie. Oczywiście my na to wpływu do tego nie mamy. No, argumentacja była myślę dobra. No, pozostawałyby jakieś pojedyncze kłuty gdzieś tam w środku. Większość rzeczy jednak była zniszczona, bo ta lawownica wyglądała w taki sposób. Zresztą do tej pory jeden z lasów w kierunku szkarady stoi i nie został chyba jeszcze uprzątnięty. Drzewa zewnętrzne stoją, a wewnątrz wszystkie drzewa są zmieszane. Podobna sytuacja miała miejsce w parku, podobna sytuacja miała miejsce w zagajniku. Być może część tych drzew udało się uratować, ale w tej chwili, kiedy zdrowe lasy, jakby nieuszkodzone w ogóle są wycinane na taką skalę, to nie należało się spodziewać, że tu nagle przy okazji takiej zawodnicy, że ktoś 10-20% pozostałych drzew pozostałych. Ja też nie byłem zaskoczony tą decyzją. Natomiast wystosujemy pismo w najbliższym czasie z prośbą o rozważenie możliwości przekazania tej działki na rzecz miasta i gminy Sanniki. Wstępnie zostałem poinformowany, że zresztą tak jak za każdym razem, bo już kilka razy występowaliśmy z takimi pismami, że jest możliwość zamiany, ale tylko i wyłącznie na działkę w innym miejscu, najlepiej znajdującą się przy terenach leśnych prowadzącym do leśnictwa. Czyli będzie to nawet trochę trudne, gdyż to jest taki teren, który będzie można odkupić od właścicieli dotychczasowych i dokonać zamiany za leśnictwem, ale pracować na tym będzie. Dlaczego zostało wszystko wycięte, to naprawdę pytanie do sesji w Radzie Miasta Sanniki. Dziękuję wszystkim za udział.